nie szukałeś, coś tam było, też właśnie powtarzam, co sam o tym słyszałeś. No tak. To na pewno jest z początku. Tak, bo wiesz, początek na rodzinie. Dlaczego on nie mówił? No właśnie, w sensie. No już zrozumiałem. W oryginale tej sesji się pojawia. Po czym dostaje, prawda, wytyczne i dowiaduje się, że ktoś musi być limową. I po prostu co? I to limowa, która na końcu wypowiada jakiś kulinarny tekst, który rozumiałem. No. On miał powiedzieć, że przyniosłem zabawki. Wytyczne były trudne, muszę przyznać. Wytyczne były trudne, bo no, wymagały sporo gimnastyki. Możesz je podać, bo ja będę musiał je jakoś ocenić, nie? Tak, szereg transportu musiał się pojawić. NPC musiał się uwagi, która wypowiada jedną sentencję w ostatniej scenie i sumienie jednego lub kilku graczy. No, mi się to fajnie zrobiło, muszę przyznać. NPC poboczni, osoba myśląca, że pochodzi z innego świata i kapłan, który może się przez większość czasu. Miejsca, chociaż fizycznie opuszczona od wielu lat stacja kolejowa, orbitalna, powodowa. Elementy, którym trzeba zawrzeć. Wiersz, wierszowana zagadka, futurospekcja jednego lub wszystkich bohaterów, kluczowe frazy, fala uderzyły o brzeg, końcowe słowa sesji, nigdy już fala nie uderzą w brzeg. Czyli wtedy się udało wszystko oprócz tego. A to jest, możesz sprawdzić, co będzie z panem Zajdem? Czy co by było jako? Rytuał zbytu, niestety służy do przeniesienia duszy. Ta kobieta po prostu się machnęła, kiedy widziała, że ginie, machnęła się w lalkę. Ja powiem wam, bo ja tę sesję prowadziłem dużo razy, i powiem wam, jak się różnie układało. Nie ma tak. Niektórzy odkryli, że to tylko służyło do przeniesienia duszy, ale myśleli, że machnęła się dziecko, co nie było powiedziane, że do lalki. I kiedy się spotkała dziewczynkę, to po prostu była strzelnica do dziecka. I no po prostu no masakrę zrobili. Jeśli chodzi o kapitana, to czasami był też z nim pierwszy oficer, też się zależało od różnego typu okoliczności. Na statku było jeszcze tak, że jak niektórzy gracze powiedzieli coś takiego, że już się wdzierała woda, oni tam posadzili chyba jakieś beczki czy coś. Wdziera się woda, to dziecko wypada, oni po prostu zaczynają do siebie strzelać, że w zasadzie nie wiadomo kto przeżyje, bo wszyscy mieli broń, po prostu było tak, wszyscy sterują do dziecka, nagle sterują do siebie, co? Było po prostu strzały wypały, była naprawdę rzecz. Po czym jeden gracz się wyrwał i przynajmniej zresztą broń do głowy strzelił i to wyglądało tak, że ta lalka jej wypadła i wpadła do wody. I on mówi, dobra, nie żyje? Nie, nie żyje. I później mówią, a może to było w lalce? Krzyczy lalka? Krzyczał, gdzie była ta lalka? Że mam. A co, gdzie ona jest? No była. Jak to była? Czy już jej nie ma? I mówię, nie ma, zatonęła. A grać z takim przejęciem, naprawdę przejęciem. Ale zatonęła czy to mordowała? Zatonęła czy to mordowała, ale się nie zrobiła, naprawdę. I co, no różnie życie. W tej mówi niektóre wytyczne były dla mnie trudne, bo musiałem bardzo pilnować. Ja już tą sesję prowadziłem chyba 5 razy i już miałem na tyle opanowaną, że wszystkie elementy jakby bardzo męczą tak naprawdę, żeby zostać, żeby one były i tak dalej.